dzisiaj Polonia Śląska przegrywa w Jarocinie, ale chyba z przebiegu tego spotkania ten wynik nie jest sprawiedliwy. Punktów nie dostaje się za styl, tylko za zdobyte gole, a dzisiaj to Jarota strzeliła jeden gol więcej. No i tyle. No, na pewno jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego, jak ten mecz się zakończył, ponieważ realizowaliśmy założenia przedmeczowe. Jednak kiedy nie wykorzysta się rzut karnego, kiedy nieuznana zostaje prawidłowo zdobyta bramka, kiedy z pustej bramki wybija nasz zawodnik z bramki przeciwnika, trudno, i nie wykorzysta się takich karnych sytuacji, trudno korzystny rezultat. Jarota czymś was dzisiaj zaskoczyła? Nie, mieliśmy przeanalizowanego przeciwnika i widzieliśmy, co na co go stać. I także tutaj myślę, że sam fakt, że nie, w trakcie meczu nie zaskoczyła nas żadną akcją, jest wynikiem tego, że faktycznie mieliśmy dobrze przeciwnika przeanalizowanego. A jak tutaj się grało zawodnikom na tej nawierzchni sztucznej? No, boisko na pewno jest bardzo dobrej jakości, ale na pewno byśmy woleli grać na naturalnej trawie, a nie na sztucznej.